Oczekiwanie na dziecko jest chyba najbardziej ekscytującym momentem w życiu każdej rodziny. Młodzi rodzice podchodzą do niego z wielką odpowiedzialnością, a niektórzy także z dużą dozą wyobraźni. Podobnie jak pewien przyszły ojciec z Wielkiej Brytanii. Dowiedziawszy się o dobrej nowinie, jaką jest nadchodzące powiększenie rodziny, mężczyzna postanowił wyremontować i umeblować pokój dziecinny. Przy okazji zdecydował się ukryć coś dla swojego dziecka w zupełnie nieoczekiwanym miejscu i zachować to w tajemnicy przez kolejnych 6 lat. W 6. urodziny jego córeczka dostała do wykonania niezbyt przyjemne zadanie. Rozpakować walizkę, która wyglądała na zgniłą, w jednym z tylnych pomieszczeń domu. Dziecko zaczęło sortować zardzewiałe narzędzia i stęchłe ubrania, aż natrafiło na starą mapę. Dziewczynka nie miała najmniejszych wątpliwości, że jest to prawdziwa mapa skarbów, zwłaszcza że opatrzono ją wielkim napisem „Skarb”. Po wspólnej analizie mapy z tatą dziecko zrozumiało, że ma przed sobą mapę własnego domu, a skrytka ze skarbem znajdowała się tuż obok pokoju dziewczynki. Pozostawało pytanie, jak to? Przecież była tam tylko ściana. Tata zasugerował jednak, by córka wykorzystała starą piracką metodę i po prostu zapukała w ścianę. Słysząc dziwny, głuchy dźwięk, dziewczynka zaczęła podejrzewać, że musi się tam znajdować kryjówka. Nieraz widziała już coś takiego w bajkach. Tata na własną odpowiedzialność zgodził się wyciąć w ścianie dziurę. Wkrótce pojawiło się tam przejście. Dziewczynka weszła do środka i zobaczyła mały pokoik, o którego istnieniu wcześniej nie wiedziała, choć sąsiadował on z jej sypialnią. To jednak nie wszystko. Pod oknem stało pudełko z napisem „Oto skarb”. Dziewczynka nie znalazła w nim co prawda rubinów i brylantów, ale wiele błyszczących monet i piękną biżuterię, która, jak się okazało, należała wcześniej do jej mamy i babci. Czyż nie są to idealne urodziny? Dziewczynka była tak zachwycona znaleziskiem, że tata nie śmiał przyznać się do swojego udziału w przygotowaniu tej niespodzianki. 6 lat wcześniej, przed narodzinami córki, mężczyzna rozpoczął kapitalny remont. Ich dom jest duży i stary, a przyszły pokój dziecięcy trzeba było nieco ocieplić, by stał się bardziej przytulny. Po wielu wątpliwościach tata postanowił go przebudować i nieco zmniejszyć. Pozostałej powierzchni nie wykorzystał jednak choćby na spiżarnię, ale zaplanował niespodziankę dla dziecka. Przyjaciele, jeśli spodobała Wam się ta historia, możecie polubić to wideo i pokazać je znajomym. Pamiętajcie też, by napisać w komentarzach, co udało Wam się znaleźć w Waszych domach.